Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś Państwu opowiemy o mechanizmie, który możecie Państwo oglądać. Bardziej pokażemy niż konkretne nazwiska, bo to, to się już przewijało, o milionerach spis. Chodzi o to, że to nie jest taka przypadkowe bogacenie się. Kilkudziesięciu osób, to jest zaplanowana operacja liczona w tysiącach ludzi, zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego operacja uwłaszczenia ludzi wspierających PiS na majątku, czyli rozkradzenia, tak naprawdę. To uwłaszczenie polega na rozkradzeniu majątku Polski i Polaków przekazaniu go po prostu w ręce zwolenników PiS. W tym wypadku chodzi o gigantyczne pieniądze, które oni zarabiają w spółkach skarbu państwa. No, mówimy o tej liście milionerów PiS, to jest, to jest jedno. Oczywiście tutaj no, można tutaj przypomnieć, na przykład Michał Krupiński, przyjaciel Witolda Ziobry, brata Zbigniewa Ziobry 13,3 miliona, Bartłomiej Litwińczuk, 11,7 miliona, Maciej Rabkiewicz, 11,4 miliona, Aleksandra Gatowska, 10,9 miliona, Mieczysław Król 9,7 miliona. I tu mamy po prostu tego typu ludzi, którzy zarabiali. Mamy Max Kraczkowskiego, byłego posła PiSu. 10,5 miliona, Małgorota Sadurska była pracownik kancelarii prezydenta Dudy, była posłanka PiSu, 9,3 miliona, Marcin Chłodziński 9,3 miliona, Marek Wadowski 8, ale tutaj przepraszam, prawie 10 milionów złotych. To są tylko takie, żeby Państwo wiedzieli o jakich kwotach mówimy. Oczywiście nie wszyscy dostawali tak wielkie pieniądze, natomiast to jest mechanizm, który, który nie chodziło po prostu o te konkretne nazwiska. Państwo dużo czytaliście o ludziach, którzy wchodzili do zarządów na kilka miesięcy, jakichś spółek i następnie odchodzili. To też nie były wypadki przy pracy. Chodziło o to, aby wprowadzić kogoś do zarządu i następnie po kilku miesiącach go zwolnić i wprowadzić kogoś na jego miejsce. Ta rotacja kadr i wypłacanie za każdym razem odpraw, odszkodowań, to wszystko jest... Planowym uwłaszczaniem, po prostu rozkradzaniem majątku narodowego i przekazywaniem je w ręce pisowskie. Jarosław Kaczyński, jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku powiedział szokujące słowa, że prywatyzacja ogólnie jest dobra, tylko że trzeba poczekać, aż się pojawią nasi, to mówił Kaczyński, po prostu nas, nasze zaplecze kapitałowe. Oni, krótko mówiąc, yy, Chcą utrzymać się długoterminowo przy władzy, w ten sposób, że będą mieli swoje elity, swoją pisowską szlachtę, która będzie zainteresowana utrzymywaniem tego systemu i będzie po prostu robić to forso, której nigdy nie zarobili, którą po prostu dostali. Kaczyński, krótko mówiąc, rozkrada Polskę, robi to w biały dzień. Rozkrada tą Polskę, bo to tu nie ma żadnych tutaj kwalifikacji menedżerskich. Tutaj mówimy o ludziach takich, jak bajtek, bierze sobie księgową miejskiego ośrodka pomocy społecznej i robi z niej gigantycznego wielkiego prezesa spółki energetycznej. Od razu idą miliony. Tutaj Kaczyński trochę w tym swoim planie popełnił błąd, bo. Wrzucono do tej grupy szlachty, to może tam później powiem, wrzucono ludzi, którzy nie będą wcale mógł stabilizować systemu, którzy mają bardzo wąskie horyzonty, dla których te wszystkie kasa, którą im daje Kaczyński, to jest po prostu wygrana w kumulacja w Totka. I Kaczyński zapomina, że jakby prześledził losy ludzi, którzy wygrywali na loterii, to bardzo wiele osób z tych, którzy dostali pieniądze, kończy biedniejsza niż przed wygraną na loterii. Tak, drodzy Państwo, to są taki syndromy. Po prostu ludzie sobie nie potrafią poradzić z wielkim przypływem pieniądza i zaczynają, krótko mówiąc, trwonić te pieniądze i to się szybko kończy bardzo źle. W każdym razie mamy do czynienia z systemowym tworzeniem nowobogackich przez Jarosława Kaczyńskiego, systemowe tworzenie ludzi, którzy dostają gigantyczne pieniądze, których nigdy nie, za, nie zarobili i następnie no, to, ma, to ma zdaniem Kaczyńskiego po prostu pomóc mu stworzyć bardzo szerokie zaplecze, poszerzyć bazę, poszerzyć bazę Poparcia dla jego rządów. I dzieje się to niestety przy całkowitej bierności, a nawet więcej, przy, często przy współudziale służb specjalnych dochodzi do gigantycznych też kradzieży. W biały dzień, jak ostatnio było z windowaniem kursów elektrociepłowni w Będzinie, gdzie po prostu w normalnym państwie byłyby już po prostu zatrzymania. To jest historia, w której nagle ludzie związani z pisem zarabiają gigantyczne pieniądze po wzroście o 3,5 tysiąca procent, no czyli nie można, drodzy Państwo, to jest tak, żebyście wiedzieli, bo to niektórzy, którzy nie grają na rynku kapitałowym, ja w ogóle, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o Polskę, to ktoś, kto gra w Polsce, no, ktoś, kto inwestuje na polskiej giełdzie, to jest po prostu człowiekiem no, szalonym. No, to nie hazard, za... hazard, to nie polega na wiedzy. Znaczy czy hazard i to taki, z, przepraszam, z bazaru różyckiego, drodzy Państwo, to trzy był... Trzy karty. Był... Stolik. Tak, trzy karty tam się nie wygrywa. Tutaj. Bękel. To tak. To, to, to jest po prostu oszustwo. Nigdy i zawsze mówię, polska giełda jest miejscem, w którym nie można grać, nie można uczciwie inwestować. Policja giełdowa w Polsce po prostu nie działa, czyli ludzie, którzy mają pilnować czystości i uczciwości rynku nie działa, to nie działa po prostu. Już za to chociażby co zrobił Jacek Sasin w zeszłym roku, ogłaszając podatek, który doprowadził do spadku gigantycznego. Kursu akcji, by potem po prostu ktoś na tym zarobił, bo zarabia się na giełdzie, drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy się można zarobić na giełdzie, to jest bardziej precyzyjne, czy kurs idzie do góry, czy w dół. Pytanie tylko, czy wiemy w, czy o tym wcześniej. Tomku, i mamy ten systemowy plan, ty trochę też więcej wiesz szerzej. Normalnie to tak naprawdę yy, to. Te systemowe transfery, czyli po prostu umieszczanie ludzi tylko po to, żeby dostali pieniądze, miliony złotych od odszkodowań, to jest mechanizm, który oni ćwiczyli bardzo nieśmiało w latach 2006-2007. Ja sam pamiętam to, co na przykład stało się szokujące, kiedy za rządów Bronisława Blitzsteina po 6-7 miesiącach zaczęto wypłacać jego najbliższym współpracownikom, jakiego odwołano, odprawy po prawie 600 tysięcy złotych. Mówimy o kwotach, 17 lat temu, 600 tysięcy złotych. Taką kwotę na przykład dostał to było 570 brat Roberta Mazurka, Marcin Mazurek. Ja pamiętam, że ja byłem zszokowany, że ludzie, którzy, towarzystwo, które pisze o uczciwości, o, o tym, że o transparentności, o tym, że należy pracować dla państwa, wchodzi do spółki, siedzi 6-7 miesięcy, dostaje odprawy po 600 tysięcy i uważa, że jest ok. To jest, drodzy państwo... Szanowni państwo, sprawą, którą będzie należało pilnie wyjaśnić, jest to, no co woła o pomstę do nieba, czyli po co Obajtek y, rozwalił lotos i sprzedał lotos. Między innymi takim dziwnym beneficjentem jest tutaj spółka Unimot i okazało się, że Unimod, nie wiadomo dlaczego, teraz zrobił olbrzymie pieniądze de facto... Y, uwłaszczając się na naszych, na naszych, na, 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 na państwowych magazynach paliwowych. Szanowni Państwo, no, no przecież to jest. Orlen przekazał 100% akcji spółki Unii, od Investment. Zresztą, został spełniony ostatni warunek, warunek. Pod jakim Komisja Europejska zgodziła się na fuzję z lotosem. Po pierwsze, nie trzeba było tej fuzji z lotosem robić, żeby komisja się musiała zgadzać, bo oni tutaj nagle pominęli to, że zaczęli to robić, a nie to, że, że zrobili. I, i te, dzięki temu, szanow, szanow, Szanowni Państwo, nim stał się trzecim graczem, jeżeli chodzi o logistykę, Strzedano, sprzedano mu w zasadzie mu za kredyty, które no, no otrzymał, tylko za to, że otrzymał dokument, że jemu się sprzeda. Te terminale i te, i te, i te y, y, zakłady y, produkcja asfaltu i innych otrzymał kredyt państwowy, a poza tym sprzedano to taniej. I nagle mamy firmę prywatną, spółkę, która ma wywindowaną cenę. Ja tłumaczyłem, i, i trzeba i, i, i różni, różni ludzie, y, że tak powiem, y, zajmowali się tym pewnie będą się dalej zajmować. Trzeba sprawdzić, jaka była kondycja unimotów w momencie, kiedy y, obaj tych wybrał akurat tą firmę. Ilu ludzi z, w, z, w Unimocie jest ludźmi, którzy mają powiązanie ze służbami specjalnymi? I czy to, i, i Sprawdzicie Państwo, zobaczycie jak to wygląda. Nagle okazuje się, że infrastrukturę krytyczną w Polsce przejmuje prywatna firma. Przyjmuje prywatna firma. I, i, I popatrzcie, zobaczcie jak to wygląda. Ta firma kupuje spółkę, która zajmuje się koleją. Ta firma w tej chwili. Um, ma być jakąś przystanią dla w sytuacji, kiedy oni stracą władzę i hodujemy nowych oligarchów, którzy, otrzymują, otrzy, to, którzy otrzy, otrzymują od państwa jakiś podarunek dzięki, dzięki nam. No, zwróćcie państwo, skąd te wyniki LOTOSu? No powiedziano, że LOTOS nagle po okazyjnej cenie po, po, pokupował kupował, kupił lotos, przejął PGNiGę i, i stamtąd dopisano mu pieniądze. W imię czego te, te wielkie molochy, że wyjdzie nam Pan Wójt w Cimia i on opowiada swoje, swoje, że tak powiem, cudowne koncepcje, że potrzeba było zrobić wielki koncern multienergetyczny i okazuje się z tego koncernu multienergetycznego mamy bardzo drogi gaz, w Polsce są, tak jak Janek mówił, są złoża gazu, których się absolutnie nie opłaca, nie opłaca, inwe... w się nie opłaca inwestować, mamy jeden z najdroższych najdroższy prąd w Europie prawie. I, i szanowni państwo, padają, padają małe firmy jak Muchy, a pisowcy to przejmują. Przy okazji ustawiają, ustanawiają sobie tako, takie prawo, że e, każdy naczelnik Urzędu Skarbowego może sobie kliknąć w dowolnego klienta bez żadnej sprawy. Czyli są. Tych ludzi, którzy mają dopust pieniędzy, czy którzy są mianowani z listu, no może im wskazać. może bardzo, to są kluczowe rzeczy. Albo Obtywnie. wchodzę do siebie na wspólnika, albo Cię zamykam. Tak, na albo, albo, nawet, albo nawet jeszcze prościej. To znaczy, zakładamy, zakładają spółkę, która następnie otrzymuje informacje od kontrahent o, o tym, ile się bierze i acy są kluczowi kontrahenci. Od 1 lipca 2022 roku nie ma w Polsce tajemnicy bankowej. Tak. Oni po prostu pisze zwykły czasie, Urzędu Skarbowego, po prostu na jego żądanie banki od ręki muszą przekazywać wydruki kont, transakcje. To są po prostu rzeczy niewiarygodne. Do tej pory były takie możliwości tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś dostał konkretne, poważne zarzuty i, i te tę tajemnicę bankową można było żądać dopiero po tym, no, jeżeli to miało związek, po prostu z. Z przestępstwem, które zostało być może popełnione, z oskarżeniem. W tej chwili oni po prostu robią sobie takie darmowe wyprawy na ryby, ryby czy to się robi, czyli po prostu sobie szukają kolesi, szukają ludzi, którzy są nawet nieostrożni. To jest tak, drodzy Państwo, że oni się zajmują utrudnianiem ludziom życia. To jest y, y, można się dopatrywać y, wykroczeń, przestępstw wszędzie. Można po prostu y, przepisy są y, ramowe. Nikt normalnie y, nigdy, jeżeli ktoś nie zajmuje się oszukiwaniem Skarbu Państwa, nie czepia się, a oni robią już takie rzeczy po prostu, żeby złapać kogoś. Ale w tym wypadku, tu powiedziałeś jasno, to jest taki drugi ich plan. Widzą spółkę, która sobie świetnie radzi, widzą, że ona ma zyski. Tutaj po pierwsze świadomość, sama wiedza, sama możliwość ustalenia, jakie są naprawdę marże w danej, w danej branży, jakie są terminy płatności. To są wszystko bezcenne informacje. Oni po prostu, zdejmując tą tajemnicę, oni się po prostu. Jarosław Kaczyński to jest jego prywatna zemsta na przedsiębiorcach. On uważa, że ci przedsiębiorcy, którzy teraz są przedsiębiorcami, to są ludzie, których on chce wyrzucić z biznesu. No, oczywiście nie może zrobić tego w taki sposób systemowy, więc on chce po prostu wprowadzać swoich. I dawać im przewagę konkurencyjną, polegającą na tym, w jaki sposób on wykosił konkurencję polityczną w 2019 roku. Takie mini-pegazusiki biznesowe, czyli po prostu szpiegowanie ludzi, zabieranie im, robienie im. Bo to jest tak, jeżeli czasem jest, największe pieniądze się robi w handlu. I tutaj po prostu wjeżdżanie i patrzenie, kto gdzie ma dostęp. I na przykład przychodzenie do faceta: My wiemy, że Ty jemu sprzedajesz po takiej cenie. My też chcemy taki pomysł Proste. I zobacz, mamy tak, zobacz, jaką mamy wiedzę. Na przykład, jak facet nie chce dać tego typu umowy, to dostaje wizytę Urzędu Skarbowego i dostaje kolejną. Widzisz, co się stało? No, nie dogadaliśmy się i zobacz. No, jakie jakie nieszczęścia idą. To są, to są straszne rzeczy. To jest wszystko, to jest wszystko to, co Kaczyński nam szykuje. Ta, ten walec jego zwolnił, natomiast oni cały czas uważają, że to jest etap przejściowy w budowie, w budowie dyktatury, bo to już nawet ja się śmieję, możemy tego nazywać socjalizmem. Kaczyński nie buduje, on, on buduje ten socjalizm, bo socjalizm jest takim znanym jemu z praktyki z skorumpowanym ustrojem on wie jak działa socjalizm po prostu i dlatego on to buduje to znaczy z jednej strony po prostu korumpuje ludzi za ich własne pieniądze z drugiej strony tworzy patologiczne układy proszę zobaczyć że oni Słowem, na przykład takim Ziemkiewicza było to, że dzisiaj trzeba się opowiedzieć, czy jesteś po stronie tych, co wjechali na sowieckich czołgach, czy tych, którzy byli rozstrzeliwani na Mokotowie. Oni próbują zrobić taki podział, że Jarosław Kaczyński ma monopol na patriotyzm. No i już nie chcę używać słów wulgarnych, ale to wystarczy prześledzić to, co my robimy na kanale. Jarosław Kaczyński należał do dzieci, był dzieckiem akowców, ale był również dzieckiem ludzi, którzy byli po w postkomunistyczną nomenklaturą, to znaczy byli beneficjentami ustroju komunistycznego. Z jakiegoś powodu, tyle ile, drodzy Państwo, udało nam się ustalić, to piszemy o tym w naszej książce. Natomiast to, to nie jest żadna tajemnica, po prostu oni się dogadali. Te rzeczy, które są w tle, w przeszłości braci Kaczyńskich. Nie bez powodu, jeżeli ktoś, tak jak jest takim szesnastolatkiem, jak Jarosław Kaczyński, nie zdaje z trzech przedmiotów do następnej klasy z polskiego, z angielskiego i z przysposobienia obronnego. I uwaga, co się dzieje: rodzina Akowców ma do swojej dyspozycji kuratora z PZPR-u, który jest bardzo mocno szychą, zostaje później ministrem edukacji. W pelowskim rządzie, i on interweniuje. Też możecie Państwo zobaczyć, historia ujrzała światło dzienne tylko dlatego, że w tamtym czasie okazało się, że nauczyciele potrafili się postawić. I historia się ostała w przestrzeni dzięki pani Annie Radziwiłł, która była ministrem w Solidarnościowych Rządach, która powiedziała po prostu, że były naciski. I potem już Kaczyński musiał tą historię wplątać do swoich opowieści, ponieważ by, była historia relacji od bezpośrednio zainteresowanej, że Rada Pedagogiczna odrzuciła. Czyli bo można powiedzieć, że wpływy Kaczyńskich były spore, ale nie były miażdżące. Tutaj też można tego, też proszę zobaczyć. Rok 1960. Rok, w, których, w którym ludzie, którzy mieli pochodzenie akowsko-szlacheckie, mieli e, e, bardzo duże nieprzyjemności, e, mieli punkty ujemne, nawet w latach 50. to w ogóle nawet było trudno dostać się na studia. Na przykład mój ojciec, który był spadkobiercą dużego majątku na dawnych, znaczy polskich terenach, tam w, na obecnej Białorusi, zatajął, wy, wyparli się po prostu tego majątku, nigdzie go nie zgłaszali, wręcz przeciwnie, zaprzeczali, że byli spadkobiercami, dlatego że powiązanie kogoś z majątkiem 800 hektarów. Po prostu oznaczało nawet w latach 50. nie dość tam, że inwigilacje to jeszcze po prostu możliwość tego, że nie zostaniesz przyjęty na studia. Tak samo właśnie tutaj, ale tutaj w wypadku obojga rodziców za AK, no tutaj są, są bardzo dziwne, takie, no, no widać było, że, że nastąpiło po prostu nastąpiło porozumienie. To porozumienie prawdopodobnie szło dwutorowo, że z jednej strony dogadała się matka braci Kaczyńskich, z drugiej strony dogadał się ojciec. Natomiast tutaj mówimy tylko o systemie, który tworzy Jarosław Kaczyński. On ten system zna, ten system kumoterstwa. Dlaczego te systemy były fatalne? Dlatego, że jakakolwiek system oparty o korupcję, o tworzenie... Po prostu administracji złożonej z krewnych i znajomych królika, a nie z ludzi kompetentnych. To jest to, co dlaczego my w tej chwili się spadamy. My będziemy mieli, jak odsuniemy ten pis od władzy, co mam nadzieję, nastąpi na jesieni tego roku, to będziemy mieli klęknięcie kompetencyjne, będziemy mieli uderzenie, bo Oczywiście, powiem tak, nie jest prosto i przez te 30 lat to, to eliminowanie z nepotyzmu, korupcji, ono szło opornie, ale szło. Udało się stworzyć służbę cywilną, urzędników, fachowców, ludzi szkolonych do tego, żeby zarządzać państwem niezależnie od tego, kto wygrywa wybory. PIS to wszystko rozmontował. On zlikwidował służbę cywilną i w tej chwili wprowadził w to miejsce swoich kolesi, co prowadzi po prostu do jakichś gigantycznych po... błędów, gigantycznych, no weźmy ten słynny polski ład, który, ruski ład, ład Kaczyńskiego, kiedy to się wszystko porozwalało i... Podam Państwu przykład, bo to jest, to jest taka historia, która się dzieje tu i teraz. Norweska minister kultury będzie teraz pro, y, będzie stanie przed Norweskim Trybunałem Stanu. Proszę teraz się trzymać uważnie, bo zatrudniła trzech znajomych w ludzi w, po prostu w, w swoich urzędach, po znajomości. Trzech swoich znajomych zatrudniła w, w, w resorcie. Rozumiecie Państwo? Za trzech znajomych. Ona się kaja, jest już, skończyła już karierę polityczną. Pytanie, jak głęboko będzie przyszła odpowiedzialność karna? Ja już takie uchylę rąbka tajemnicy, bo to taki komunikat doda do, do pana Daniela Obajtka, do pana Jacka Sasina. Wy sobie sprawdźcie wasze nominacje, które że dokonaliście w spółkach zależnych Lotosu i Orlenu. Po linii nepotyzmu, po linii braku, że tak powiem, wszelkich kwalifikacji, a wręcz przeciwnie czasami noszące znajomości. Tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie kompeten, tylko i wyłącznie kryterium znajomości politycznych, czasami kryterium spłaty przysługi, jak otrzymanie tam jakiegoś stanowiska dla faceta, który wyświadczył przysługę Danielowi Obajtkowi. Tu teraz zobaczcie te przepisy norweskie i zobaczcie sobie ten przepisik, według którego. No, bo takie ja wam powiem jedną rzecz. Po prostu wszystkie wasze nominacje podlegają pod prawo norweskie i to, co zostało zrobione, czyli te polityczne nominacje niemerytoryczne w lotosie i niemerytoryczne w ogóle, to wszystko jest względem norweskiego prawa przestępstwem. I uwaga, władze norweskie już o tym wiedzą. I wy macie gigantyczny problem, bo nie oczywiście do pewnego stopnia. Wiedzą o tym. Oczywiście Wiedzą. Natomiast oprócz tego mogą to wykorzystywać jako nacisk, ale w momencie, w którym o tym napisze norweska prasa, to, a z tego co wiem, to przygotowuje duży materiał, to będziecie mieli gigantyczny problem, łącznie z tym, że może się okazać, że nie będziecie mogli wyjechać z kraju w obawie przed realizacją zatrzymania. Na podstawie norweskich y, wniosków. bo nie wszyscy... Słynny pan prezes Mola, który tylko w Polsce mógł podpisywać umowę, bo gdzie indziej latać za bardzo nie może. Tak no i to, ale tu mamy właśnie taką historię. To jest też właśnie pokazanie, że gdzie indziej to nie jest normalne. To, co Jarosław Kaczyński chce, próbuje, próbował właśnie zrestaurować, odrestaurować, czyli te wszystkie system perolskich powiązań, myśmy przez 30 lat tego zrywali, bo to jest tak, to nie, to nie jest takie coś, że możesz zatrudniać ludzi w administracji państwowej tylko i wyłącznie dlatego, że to, że, że to są Twoje kumple. To są Jarosław Kaczyński na prosty, z nasz wziął wzór rosyjski, kiedy w Rosji tworzyli się, tworzyła się ta kasta oligarchów, którzy, którzy nagle dostali, otrzymali od państwa te olbrzymie majątki, dosłownie z dnia na dzień. Nagle zostali oligarchami. To samo opisywałeś to, co się działo na Ukrainie, tak samo, tak samo tak samo to, to funkcjonowało. Przy, przy, przy tych zmianach przy, ty, przy tych zmianach po upadku związku radzieckiego i czy tam sowieckiego szanowni, szanowni państwo i Kaczyński wyszedł i Kaczyński mówi że on tak naprawdę jest za prywatyzacją ale w tej chwili to musi poczekać, aż wytworzy się nowa, nowa grupa now, now, biznesmenów, że, że wyroś, wyro, 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 wyrośnie nowa, nowa grupa biznesmenów, bo ci do tej pory, którzy byli, to oczywiście są skażeni PRL-em, komuną i tak dalej, i tak dalej. No Oczywiście nie bierze, nie bierze, nie zalicza do tej grupy tych biznesmenów, którzy się... Przestraszyli, czy, czy poszli na, na, na ugodę z Kaczyńskim. Jest to, Szanowni Państwo, również olbrzymia degradacja i zdemolowanie służb specjalnych. Szanowni Państwo, no widzicie, że my wskazaliśmy Państwu tyle operacji specjalnych, które nie kończyły się. Gdyby nie sojusznicy, gdyby nie naciski międzynarodowe, to oni by dalej i dalej by się, dalej by, by, by działo, działo się to, to, to co było w, na Wólce Kosowskiej. Wtedy zamknięto to, bo straty, bo straty wynosiły już prawie 9 miliardów, 9 miliardów złotych. Nagle okazuje się, że jakiś, że jakiś bank... w, w Okręgu okręgu, który bardzo lubi bardzo lubi Kamiński, czyli y, w Żyardowie, y, czy, 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 czy jeszcze w, w, jego jego tam oddziały w, w Skierniewicach, ma y, na kontach miliardy złotych. Miliardy złotych, Bank u ma miliardy złotych, nie wiadomo, co się z tym wszystkim dzieje. Szanowni Państwo, no tutaj y, te, te wszystkie sprawy dotyczące olbrzymi, z olbrzymim przemytem y, papierosów przez Polskę, który służył reżimowi Łukaszenki. Szanowni Państwo, no, tych, tych rzeczy jest mnóstwo. Czy mówimy o tych y, działających grupach przestępczych w Ministerstwie Finansów, które powstały za czasów pis -u? Czy mówimy o grupach przestępczych, które dawniej były systematycznie zamykane przez CBA, przez służby w, przy przestępstwach paliwowych, a tutaj nagle te, te grupy mogły funkcjonować. No, no, zostało, został na nie nałożony parasol, parasol ochronny i, i było, było najgorszym, najgorszym problemem było to, że, 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 żeśmy naciskali, żeby, żeby te sprawy zamknąć. Bo tak już dalej być nie może. Część tych ludzi, które, która mówiła, że ma parasol ochronny, na przykład byłego szefa CBA Bejdy, dano im uciec. Po prostu dano im uciec. I teraz, teraz znowu rozpoczyna się operacja. Ta operacja trwa ukrywania pieniędzy w różnych, w różnych krajach. Proszę Państwa, no to po prostu jest wielka grupa przestępczy. O tym można O tym można śmiało mówić. Po prostu. Kaczyński doprowadził do tego, że w zasadzie, zobaczcie Państwo, ten program program dotyczący Obajtka, Orlenu w TVN24 w Superwizjerze, to jest no nic nie wpływa. W, w normalnym państwie już o 6 rano w różnych miejscach meldowałyby się służby specjalne i, i, i po prostu kończyłyby by, by ten, ten biznes. Zobaczcie państwo, pozwol, pozwolenie służb specjalnych na to, żeby człowiek, który nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych, był szefem polskiego koncernu multienergetycznego. Państwo, to, to, jest, to, jest, to jest jakaś aberracja. Jakaś no. W sytuacji, gdzie. Yy, Kaczyński i jego, jednym z jego batów na, na urzędników jest to, że nie otrzyma do informacji formacji bo w tej chwili funduje urzędnikom lustracji. Kolejną. I, i, i człowiek, który, który jest yy, urzędnikiem mianowanym, tak, tak jak Janek powiedział, to, to została stworzona ta... ta to zniszczyli yy, yy, yy na, na samym wstępie. Yy. Yy. Natomiast tutaj Grupa, ma... grupa yy, urzędników, którzy są bez yy, to... Działają poza systemem politycznym, chcieli tak przynajmniej funkcjonować. To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę państwu i politykom, którzy nas słuchają, opozycji, to jest to, że mamy do czynienia z systemową kradzieżą, z systemowym uwłaszczaniem, bo uwłaszczanie to się wcale źle nie kojarzy, więc to lepiej nazywajmy to systemową kradzieżą publicznych pieniędzy w taki sposób, że są ludzie po prostu umiejscowiani na stanowiskach tylko i wyłącznie po to, żeby pobierali pieniądze, pobierali odprawy. I następny w kolejce, i następny. To jest po prostu system, w którym, no weźmy na przykład taką panią Soboleską, która jest żoną sekretarza, która po prostu o, o jest, porusza się po jakiejś tam iluś tych spółeczkach karu państwa. Albo tych spółkach pod kontrolą państwa i pobiera kasę. Tam nawet jej ludzie, którzy byli z nią, to publicznie zabierali tutaj, cytować można ich wypowiedzi, do niej nic nie robiła, była po prostu umiejscowiona, pobierała pensję. Mówimy po prostu o systemowym braniu kasy. Ja, drodzy Państwo, pamiętam, bo ja to pamiętam na przykład, jak to wyglądało w, na przykład w Rzeczpospolitej, to była już w tym momencie prywatna spółka, natomiast tam zostały zatrudnione osoby związane z PiS, wtedy, kiedy ona była pod wpływem, pod kontrolą taką polityczną, bo chociaż miał Skarb Państwa 49%, to zagraniczny udziałowiec zgodził się przestawić... Po prostu zarząd, zarządzanie i, i merytorykę pod ludzi związanych z PIS. I ja na przykład pamiętam, wiecie Państwo, to było 15 lat temu, że, no bo to wtedy tam ustalono te pensje. Ja, ja miałem jej pensję, to było ponad 10 lat temu, no więc żona wiceprezesa Pisła Adama Lipińskiego, dostawała po prostu pensję koło tam ponad 10 tysięcy brutto. No to można powiedzieć, że to nie szokuje, tylko ja zwracam uwagę, że to mówimy o sprawie Sprzed ponad 10 lat, i to jest taka praca, która powiem to tak, że każdy normalny człowiek, który by tam pracował na tych kwalifikacjach, to dostałby za tą robotę połowę tej kasy. Mniej więcej, bo tak to można mniej więcej przyjąć. To są i, tego, i, to było, to, I to było robione na miękko jeszcze wtedy. Teraz to oni już nie patrzą w ogóle na kompetencje, teraz to jest taki wariat Sobolewski, że po prostu dają, dają te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i następne, i następne. I to jest systemowy skok, systemowe uwłaszczenie. Kaczyński wymyślił, że wiecie Państwo, to jest ten, tak, że komuniści, o tym się nie mówi, że ta cała czerwona rewolucja, która nastąpiła w latach 40. i 50., to był po prostu skok na kasę. To się nazywało komunizmem. W 1956 roku, kiedy szła ta pierwsza, taka jakaś zauważalna, zauważalny protest przeciwko komunizmowi, tam poszło hasło przed z czerwoną burżuazją. W tamtym momencie dochodziło do uwłaszczenia się. I też, drodzy Państwo, zobaczcie, że Jarosław Katyński kopiuje ten motyw, który tam, do, do którego tam doszło. Wszyscy ci ludzie, którzy na samym początku, to była piękna idea, no, pisizm taką piękną ideą, jak powiedzmy sobie ludzie, ludzie, szczególnie młodzi, naznaczeni jakąś tam traumą wojny, no łatwo było się, że tak powiem, nie było tak powszechnego dostępu do informacji. Łatwo było powiedzmy sobie uwierzyć nie było tak prosto pewne rzeczy zweryfikować. Chodzi mi o tych wszystkich artystów, tych, którzy właśnie poetów, pisarzy, którzy zaczęli popierać komunę, to oprócz tego, oczywiście, że oni to robili, to dostawali z tego gigantyczne od razu benefity. Dostawali mieszkania w zdrujnowanej Warszawie, dostawali telefony. W miejscach, w których wiecie Państwo, na przykład u mnie w domu telefon się pojawił w latach 80. -tych. to była wielkie Aj, I, I, to wspominasz, jak wspominałeś w jednym z programów, że syn. Ta... Syn, syn premiera Mazowieckiego z, wo wo z Wojtka zartowaliśmy, no, mamy syna premiera. No, to się tylko zmieni tyle, że będziemy mieli telefon w domu zainstalowany. <głanek> zainstalowany. No i, ale to właśnie o to chodzi, że. i, A oni już mieli w latach 40. i 50. -tych. to była ta różnica. Która się po prostu pojawiła. I Jarosław Kaczyński idzie teraz tym samym tropem. On bierze takie, tylko że ta, tam można powiedzieć, lepiej sięgano. Ja to właśnie śmieję się z tego, że mają oni mogąc. Teraz jest już trudniej, w ogóle no, sytuacja jest trochę inna, bo powiem Państwu, ja co prawda nie traktowałem PiS taki, na takie zagrożenie, na jakim, jakim powinno się ich traktować w 2015-2016 roku. No ale bym się do nich nie zapisał w 2015-16. Mogłem, mogłem, że tak powiem, traktować ich tam z przemrożeniem oka. Natomiast no wystarczająco dużo wiedziałem na temat tego, jak to Towarzystwo funkcjonuje, aby ich omijać z daleka. Natomiast... Oni wzięli takich właśnie ludzi, którzy, no powiem tak, no dziwi mnie na przykład, co robi w tym towarzystwie człowiek taki jak Rafał Ziemkiewicz. Dziwi mnie, co robi w tym towarzystwie taki człowiek jak Krzysztof Stanowski. Nie dziwi mnie trochę rola Mazurka, dlatego że oni, oni się uwikłali w 2006-2007, tak jak ja powiedziałem, no bo wtedy, kiedy brat dostał e, tą kasę 570 tysięcy e, e, i to była tego, no to nastąpiła naturalna kooptacja. Robert tak. też poszedł do Rzeczpospolitej. Ja mówiłem, na jakich warunkach brała ludzi Rzeczpospolita. To były gigantyczne pieniądze. Wiecie Państwo, to były momenty, w których po prostu można było zabierać, zarabiać naprawdę wielkie pieniądze w, w, za w, pisanie, i do pewnego momentu naprawdę nie, nie. W którym, znaczy, powiem w ten sposób, nie, nie, nie z każdym rozmawiano szczerze. W pewnym momencie następowały te korekty takie delikatne, to znaczy ludzie sobie sami, sami się ustawiali pod z, z prądem, to jest czy z wiatrem. Ja tak miałem, miałem ten fart, że mi po prostu wyłożono czarno na białym, powiedziano mi, że no, możesz zarabiać grudowe pieniądze, tylko masz być po prostu człowiekiem, który drukuje to, co, czego od ciebie partia wymaga. To jest po prostu krótka piłka. Jesteś, to, to, ja, ja na to nie poszedłem. Nie wiem, jak rozmawiano z, z tym, z Mazurkiem. To, że Stanowski wszedł w ten deseń, mi się wydaje, że jemu się wydawało, że on jest w stanie przebywać poza tym, no bo reprezentuje zabawne dziennikarstwo, wylansował się, ma jakieś tam swoje know-how. Natomiast jemu wydawało się moim zdaniem, że on się, to jego zaangażowanie nie będzie takie widoczne. Natomiast na no, moment, w którym ktoś ma umowę z TVP, jest promowany przez TVP, któremu biuro reklamy TVP e, daje... E, mm, zbiera reklamy dla niego, no to, to jest jasne. To są po prostu, to jest takie właśnie tworzenie tej, tej nowej szlachty, tej, jak sobie Jarosław Kaczyński chciał poradzić z, z konkurencyjnymi firmami. No to tak jak mówiliśmy, po pierwsze eliminując ich z obrotu, po drugie mają w rezerwie nasyłanie skarbówek, mają w rezerwie wspieranie, to jest to, co się wydarzyło w 2020-2021 roku, to jest jeszcze niedoceniane. Natomiast Jarosław Kaczyński poprzelewał pieniądze ludziom związanym z PiS. Ten cały słynny zabieg w postaci podzielenia Polaków w sprawie aborcji był zrobiony po to, żeby Polacy się zabrali tłuczeniem się między sobą w sprawach aborcji, żeby nikt nie, prze, nie przeszkadzał, jak panowie wyprowadzają kasę poprzez przelewanie do spółek związanych z pisem, z Solidarną Polską kasy, Starcz. To wiecie Państwo, to jest tak, dla zwykłych ludzi tarcze wynosiły po kilka tysięcy złotych, dla większych spółek może one były i większe. Natomiast te tarcze, w ogóle sam pomysł wprowadzenia tych tarcz i zamykania gospodarki był chory. To jest po prostu, to było jedno wielkie przestępstwo. Niestety część opozycji wzięła w tym udział, nie rozumiejąc, dając się wmanewrować o ile pierwszy lockdown, e, powiem tak, był zrobiony ze strachu i z braku kompetencji, pierwsze zamknięcie gospodarki i wynikało to z faktu, że jak większość krajów na świecie zamyka, to my też zamknijmy, to kolejne były już zaplanowaną kradzieżą i stąd też te pomysły, żeby wpisywać te amnestie roz, rozmaite. E, co my tu jeszcze możemy. Czyli Janku, te wspomniane inwestycje, które mają tworzyć też, też de facto oligarchów. No, zobaczcie Państwo cały pomysł CPK. W końcu, jak zrobiło się gorąco, za co chorała bierze pieniądze, to pozwolono zrobić to, żeby CPK przyjął polskie porty lotnicze, które no nie wiadomo dlaczego, przecież polskie porty lotnicze instytucja z tradycjami, która zawsze zarabiała pieniądze, a CPK tylko granowało pieniądze, żeby pokazać, że nie, no przecież CPK już działa, już zarabia, to dano jej... I... Z, zakupiło, w sumie no przesunięto do, do, do CPK polskie porty lotnicze i przesunięto część przedsiębiorstw drogowych, które, które zarabiały na siebie i przedsiębiorstw kładących, kładących m, m, infrastrukturę kolejową. Szanowni Państwo, no, no nagle taki masz, chorała, proszę bardzo, już teraz tym zarządzasz, trzymaj to i chorała mówi, narazimy sobie. No, mówisz, mamy pieniądze, zarabiamy, Szanowni Państwo. Ja nie, nie tylko pilnuję pola, no ile ja mam pracy. Zobaczcie, co się dzieje. A, a tutaj okazuje się rzeczywiście, że to jest w, dziw, w dziwny w sposób w ogóle odbywa, odbywa się to przejmowanie ziemi. Chorała, jak jak coś jak mu tam stanęło, miał problem, to do ustawy o, o, o ochronie ludności i o, o, o staniku wojennym, tak jak mówiliśmy, zostały wrzucone, zostały wrzucone jakieś, jakieś, jakieś przepisy dotyczące tego, że będzie można wywłaszczać ludzi, wywalać ich, 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 ich z domów, no. Zrobiłem. szanowni państwo, no po prostu to, to są jakieś, jakieś dzikie rzeczy. No, skoro Kaczyński potrafi stworzyć taki system, że mejza, sami Państwo wiecie, kto jest Mejza, potrafi przyjechać do kibiców, do, 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 do stowarzyszenia kibiców, do, 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 do klubu, przyjechać do, do falubazu i, 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 mówi, i mówi tu będą wagony pieniędzy. Ja bym przywiąz do wagony pieniędzy. I kibice mówią mu że tam, że ma pójść tam, gdzie, gdzie rosyjski statek. No rosyjski okręt, okręt wojenny. No, szanowni Państwo, no, no, no takie rzeczy się no, pan burmistrz, który, no wiecie, jak to wcześniej wyglądało i, i, i zanim wszedł do polityki, no, no, nie, nie, nie szalał chyba, nie, nie, nie był, nie, nie miał jakichś spektakularnych sukcesów finansowych. Nagle okazuje się, że jakieś miliony przekazuje, no, panu posłowi Baszko, no, z, z, ze związków sportowych, wiejskich, które, czy, czy, czy ludowych, które sam, Pompują tymi, ty, tymi pieniędzmi. I okazuje, no pan tutaj jest ten, ten, ten ulubiony pan poseł, który poseł od Szeptuchy i od tym, kiedy opowiadał, że, że jedna, jedna, jedna pani wyleczyła się w samolocie, bo, bo leciała z jakimś hinduskim magiem, nie wiem, który, który, który leczył raka. No. Szanowni Państwo, no, 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 to tego typu ludzie, proszę bardzo, zobaczcie Birana, który, który Echa. dostał z Kaczyńskiego. Takie mamy. Tak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zamiast przekazywać pieniądze do y, firm związanych z y, sektorem innowacyjnym, tam też to zrobiono takie gigantyczne. To, co zostało tam wykryte, czyli tam jakieś dwa transfery, gdzieś począł na Bektonego. Natomiast powiem w ten sposób, y, to, co tam się w ogóle dzieje, ja mam jakieś takie pojęcie, Powiem Państwu, bo my tu, bo jest nas dwóch tylko nie jesteśmy w stanie usiąść i zająć się tylko i wyłącznie NCBIR-em, ale to, co ja tam przejrzałem pobiegnie, tam po prostu w większości wypadków mamy jakieś przyznawanie celowo dotacji, które nie mają sensu tylko po to, żeby właśnie te pieniądze przeżyć. To jest coś, co miało być zastrzykiem. No, powiem szczerze, ja jestem liberałem. I to wiele razy to pisałem i mówiłem, że jak się państwo zabiera za rozdawanie pieniędzy i pomaganie ludziom, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. To jest, Ja jestem człowiekiem, którego zawsze bawiły i uważałem je za profetyczne słowa Ronalda Regana, że najstraszniejsze słowa w języku angielskim brzmią: jesteśmy z rządu i chcemy ci pomóc. I to tak samo brzmi to w języku polskim. Ci kolesy po prostu poszli kraść. Oni, drodzy Państwo, między innymi jednym z powodów, dla których oni nie lubią mnie i Tomka i to jest ich wkurza, to jest to, że my nie potrzebujemy tej władzy, nie potrzebujemy pasożytować na dla nich po prostu koncepcja dla, dla nich sens utrzymania PiSu przy władzy jest po prostu sensem pasożytowania na systemie władzy. No weźmy takiego Gmyza, który przelazł po prostu od razu na pensyjkę państwową do TVP. Teraz opłaca sobie albo z kasy własnej, albo z kasy nas podatników. Bo to, to, to jest dokładnie to samo, tylko pytanie jest, nie odpowiedział mi nigdy na pytanie, kto mu płaci za emeryturę niemiecką. Czy sam sobie płaci, czy TVP mu płaci? TVP też Uważała, że nie ma prawa, że nie, że nie ma obowiązku mnie informować. Ale sam Gmys, zresztą, jak go zapytałem, to po prostu posługiwał się informacjami, po prostu z inwigilacji mojej, oczywiście, które przekazywane są mu. No to sobie Państwo odpowiedzcie, jakim, dlaczego, ja, dlaczego Cezary Gmys jest powiernikiem służb, które się dzielą z nimi, takimi informacjami. To jest zresztą rzecz, za którą on kiedyś poniesie gigantyczną odpowiedzialność, bo Jemu się tak po prostu wydaje, im się w ogóle wszystkim wydaje, że mogli sobie połączyć takie kombo, że połączyli sobie służby specjalne z mediami, w których mamy takie, no powiem szczerze, no, na przykład Piotra Nisztora, przy którego warbunku pomagałeś, który jest na tyle bezczelny, że idzie do sądu i domaga się skazania mnie za podanie nieprawdy w sytuacji, w której oczywiście Radne, radne Centralne Biuro Antykorupcyjne nie chce wydać żadnego. To jest najbardziej zabawne. CBA po prostu odmawia narządanie sądów, wydania odpowiedzi, czy Piotr Nisztor figuruje w badach, czy nie. Z jednej strony od ręki potrafi wydać e, odpowiedź, że na przykład Grzegorz Jakubowski, e, dziennikarz, z którym współpracujemy, nie figuruje w bazie centralnego biura antykorupcyjnego, a jednocześnie nie potrafi takiej odpowiedzi wydać, e, jeżeli chodzi o Piotra Nisztora. Po prostu odmawia, twierdząc, że e, to jest po prostu objęte tajemnicą. No to co jest takiego tajemnicą, że mogą odpowiedzieć w sprawie Jakubowskiego, a nie mogą odpowiedzieć w sprawie Nisztora, prawda? To jest taka prosta historia. Trzy miesiące, Janku, trzy miesiące. A nie, to, jest, to nie, bo to, jest to zawsze było, drodzy Państwo, to są to takie rzeczy, które patrzono przez palce na uwikłanie no bo niestety, ale no, umówmy się, zapisanie Piotra Nisztora jako osoby udzielającej pomocy Centralnemu biuru Antykorupcyjnemu nastąpiło na, powiedzmy sobie, na, na, na skrzyżowaniu rządów, znaczy tego, Kamińskiego, no, no sam mi mówiłeś, więc to było skrzyżowanie rządów, kiedy Kamiński odchodził, a przychodził Wojtulnik. Natomiast no, była tam tak. świadomość, była świadomość tego, że jest. Była świadomość tego jest, że jest wykorzystywanie dziennikarzy w postaci właśnie osób udzielających pomocy. Jest też wykorzystywanie ich w postaci konsultantów, no, ale to, to, to zupełnie inna kategoria. No teraz to się, ponieważ, ponieważ się okazało, że że jest trudno utrzymać to wszystko w tajemnicy. Osoba tam... udzielająca pomocy również jest. No, no tak, jest osoba udzielająca OUP, no właśnie to jest Piotr, jest konsultant, jest... Różne tam są te przecież te wszystkie, to się wszystko się wprowadza do tego, żeby nie pytać zgody, o zgodę, nie wymagać zgody premiera, która jest konieczna tylko w wypadku nawiązania tajnej współpracy, to im po prostu... To nic, nic nowego. Wracamy do tego tworzenia właśnie, no te, też, też przy okazji, że to się całe rodziny w to angażują. To jest po prostu przemysł. Jarosław Kaczyński stworzył taki y, skok na. To jest paręset tysięcy osób, to nie jest dużo. Y, ludzie, którzy tak naprawdę popierają PiS w swojej masie, to są ludzie, którzy dostali jakieś drobne transfery. Natomiast Jarosław Kaczyński tworzy taką szlachtę. Ja bym to ocenił na jakieś. Ale to jest oczywiście mój prywatny szacunek, bo to w grę wchodzi około 100 tysięcy osób. To są gigantycznymi beneficjentami. E, tutaj mówimy o ludziach, które biorą miliony, e, o ludziach, którzy. Posuwane jest na 120 tysięcy osób. No. I to są, tacy, to są właśnie takie rodziny, które mają etaty, że ktoś ma tam powiedzmy po 7-10 tysięcy miesięcznie, ale to są wszystko ludzie, którzy są na dorobku, którzy po prostu się boją teraz te kredyty. To jest, wiecie Państwo, dzięki PiS-owi te, w te stopy procentowe bardzo do góry, no bo pieniądz jest, wydrukowali dużo tej kasy. Pieniądze tracą na wartości, raty kredytu do góry i ludzie się po prostu boją, że nie będą w stanie pospłacać tego wszystkiego. Więc tutaj to jest największa frakcja, która. Zresztą taki był cel Jarosława Kaczyńskiego: żeby mieć ludzi, którzy są gotowi walczyć. To jest... Głównym problemem Kaczyńskiego jest to, że on dziś. Piłsudski jak robił swój zamach sam w 1926 roku, miał kilkanaście tysięcy zabijaków, miał y, kilka tysięcy ludzi ślepo oddanych sobie i kilkanaście tysięcy bo powiedzmy takich ludzi naprawdę. No, poszli za niego się bić. Tam nie było żadnego planu, był tylko plan kultu jednostki. Nasz marszałek jest po prostu genialny. Jarosław Kaczyński stworzył ludzi, no spójrzcie na niego, no to jest pokraka taka fizyczna, więc, no to, 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 ale to jest prawda, no to nie ma jakiś tego, to nie jest facet, który tego, a jednak rządzi tym krajem, to jest, już nie powiem, że on jest większą pokraką moralną, więc to, on ma jakąś charyzmę, tutaj nie jest, tutaj powiem w ten sposób, no, jest jakiś powód, dla którego ludzie, ja powiem tak. Wyjmuję nie... poszczególnych z ekstrementów, pokazuje ja mogę wszystko, a, a do tej pory nikt się na to nie odważył. Nikt się nie odważył. On nie pozyskał, on, nie po, on pozyskał tych ludzi, bo rozmawiałem z ludźmi na temat charyzmy Jarosława Kaczyńskiego, jako właśnie jednej z tajemnic. My śmieliśmy się kiedyś, drodzy Państwo, że Jarosław Kaczyński mówił tym swoim załóżnikom, że gdyby ze mną pogardał sam na sam, to tej całej sprawy by nie było, bo ja bym wyszedł po prostu jako jego zwolennik. No, i rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy mówili mi, że z tego nie do końca należy się śmiać, no bo właśnie taki, no, no umówmy się, no, facet, który fizycznie nie, nie jest synonimem żadnej urody, atrakcyjności, a moralnie jest pokraczny. Moralnie jest po prostu odrzucający. No to jest to fakt, który jest mściwy, który jest małostkowy, który jest. To, czasami to u niego, kiedy krzyczy: Zamordowaliście mi brata, kiedy krzyczy o tym, że jesteśmy panami, kiedy traci nad sobą panowanie, wtedy wychodzi ten prawdziwy Jarosław Kaczyński i on w jakiś sposób to tych ludzi zjednoczył i teraz tych ludzi on jednoczy kasą. Zobaczcie państwo, bo kiedyś ja, mnie strasznie denerwowało takie stwierdzenie, że nikt nie kwestionuje osobistej uczciwości Jarosława Kaczyńskiego. My to, kwestionujemy, wszyscy nie kwestionują. To jest nieuczciwy, to jest głęboko nieuczciwy człowiek. Spacet, który na początku lat pod koniec lat 80., kiedy wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób tworzyć nową Polskę, kiedy był taki czas, jak mi to opisywano, czas właśnie, w których ludzie naprawdę myśleli bardziej takich o ideałach, o tym, że wreszcie będziemy mieli własne państwo, wyrzucimy stąd Sowietów, będziemy mogli budować. Trochę tak gordolotnie, powiem, że takim tym starym nudziawem romskim, że będziemy mieli po prostu te szklane domy. Tutaj. Nikt nie wziął akcji Agory. Nikt nie wziął akcji. Zresztą ja też nie wziąłem, bo uważałem, że w związku z tym, że, że otrzymałem możliwość stworzenia wielkiej firmy i taką firmę stworzyłem, to tych akcji nie powinienem wziąć nie wziąłem. Ale nikt nie wziął akcji Agory, Ale to są też prywatne firmy, to nie jest państwowe, więc to też jest to, że... Ale chodzi, wiesz, o ten kręgosłup to, moralny. To... Tam jest, mamy, mamy, to mamy, do czynienia, mamy do czynienia właśnie u Kaczyńskiego z tym, że on... To jest, to jest piękny jakiś taki mem chodzi, że wszędzie są ludzie mali, podli, yy, yy, tam o takiej mentalności złodziejskiej, bandyckiej i tym podobnej rzeczy, ale tylko w Polsce zorganizował ich koleś w partię, czy I to jest oczywiście yy, tam, yy, na samym początku... Yy, Kaczyński pewnie jeszcze przez, przed większością e, mogli, oni mogli się dać zwieść, że Kaczyńskiemu chodzi. Szczerze mówiąc, jak ja rozmawiałem z nim po raz pierwszy w 2005 roku, uważałem, że jest to facet. Być może on się zmienił, ale wtedy zrobił na mnie wrażenie człowieka, który, który chce rzeczywiście coś dobrego zrobić dla, dla Polski. Natomiast mam wrażenie, że znaczy teraz to, czy to ja nie wiem, czy on wtedy to tak świetnie ukrywał, czy, czy to się, czy to nastąpiła jakaś ewolucja u niego. To szczytem tego szaleństwa było to, kiedy dostał gazu I po tym teraz nagle pan. To jest, znaczy to już znaczy Uważam, on, że jest Panem świata, że, że on po prostu. Jak można, jak można, w ogóle to, że to cały czas uchodzi? To, to, to że Ziemkiewicz i ta cała Hałastra Ziemkiewicz, Rymanowski, Mazurki, Gawryluk, Stanowski, że oni pomijają temat który tak naprawdę to, to, które ty teraz powiedziałeś, Pegasus. Jak można w ogóle w tej chwili w ogóle dyskutować z tymi kolesiami? Jak można ich traktować, kiedy facet zrobił bandycki napad na opozycję? Bandycki, wejście w prywatność po prostu Pegazusem, e, no, a jeszcze to, to, co na przykład robił Wąsik, co bardzo jesteśmy mu po części wdzięczni, bo można właśnie pięknie pokazać, w jaki sposób ta władza robiła, czyli spiegowanie Pegazusem Tomka Fejgierta i całego jego otoczenia i następnie przekazywanie tych wszystkich informacji, które oni biorą do hejterów e, pracujących. Przychodzenie, wysyłanie do mnie policji, patrzenie na moją reakcję w poszukiwaniu tak. dziecka, które, które nie żyje od kilku lat. Tak, wzywanie go, wzywanie go wzywanie na się... I jak ja zareaguję? Co się będzie działo? Ja, to jest, nie, jak zareagujesz, jak zobaczysz, tak. zobaczysz, że matka, dziecka, twoja partnerka to jest... Tak. W tej chwili dostaje po prostu spazmów, że dostaje... Szanowni zaczyna... Państwo, są, są rzeczy e, Sylwii, których nie... Rusz... nie które nie ruszane było od momentu śmierci, nieruszane nie ruszane było, nikt się do nich nie dotyka, po prostu nie, nie oni wysyłają policji, to a tak. dwie... oni wysyłają policję, że ma tutaj szukać, grzebać, robić, tak, jest... oni leżą w domu. Ja sprawdzę, czy się ktoś nie ukrywa człowiek, którego są w stanie w kilkanaście sekund sprawdzić, już nie wspomniałem, że to jest posterunek, który badał tak. śmierć, ale są w stanie wbić w PESEL w tym. I to jest ciekawe, że że jaka nikt... będzie reakcja, jaka będzie reakcja. trauma, to będzie, będzie zbydlęcenie, banda bydlak. I to jest polecenie. To są wszystko ludzie. Kto, takie polecenie to było oparte o Wąsikę, o Kamińskiego. O, to, są, to są ludzie, którzy właśnie tego typu rzeczy robią. To jest taki przypadek jaskrawy, ale nie tylko. To myśmy już mówili o tym, jak drodzy Państwo, na przykład rzecznik NIKU, obecny Łukasz Pawelski, drukuje sobie w internecie informację, że ja jestem na, w sytuacji, w której ja leżę w szpitalu. No. Na wycięcie. że życie A ten mi informuje świat, że, jale, że, na wszyscy, że ja udałem się do szpitala na wszywkę z powodu nadużywania alkoholu, żeby się zabezpieczyć. I, o tym I się... po prostu sobie poobcinałeś, po po, znaczy wziąłeś się, ogoliłeś i to. to nie, ten, tam jest. Nie, to już, to, to Kiedy chodzi o... Miałeś ciężką chemię nie, to później. Tak, ale to już, to już chodzi tylko i wyłącznie o sposób wykorzystywania e, przez nich. E, odbiegliśmy od głównego tematu, to już tak. Wracajmy do, do uwłaszczania ludzi. To, to mamy, mamy po prostu taki system, w którym gangster takim jakim jest, bo to jest gangsterka, to jest gangsterka Kamińskiego, Wąsika, Kaczyńskiego, który jest tutaj patronem, takim capo di tutti capi, który się dziwi, że można nie chcieć należeć do jego gangu i oni, oni po prostu dają forsę, dają tą forsę olbrzymią, dają tą forsę ludziom, którzy mają pułap rynkowych zarobków na poziomie 5-6 tysięcy złotych ciężkiej harwy, gdyby płacili dzisiaj do roboty. To oni dostają od tej władzy 30-40 tysięcy miesięcznie. No, to jest taka, no, zobaczcie Państwo na taką Magdeę Górek. No, to jest, ją te, w 2020 roku ujawnił Bogdan Borusiewicz, że ona miała tam z jednej pensji 60 a miała jeszcze przecież kontrakty w Polskim Radiu, miała e, płacone za książki, które były sponsorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, miała felietony, więc to były pewnie tam e, jeszcze do tych 60 coś więcej. Teraz mamy, mówię, 2023, ja pracuję, że to pewnie wszystkiego razem do kupy, to jest ze 100 tysięcy złotych. I to jest ten, ale w karmelie to jest ten gigantyczny rząd wielkości. Rachoń, kłyczyk, to co to co, tak, od... co, tak, proszę, co tak. robili? Baczyń. albo weźmy na przykład tego Jakimowicza, którego wzięli, wzięli faceta, wzięli do, faceta do telewizji i kolesia, który napisał chwilę wcześniej książkę, w której opisał, jak e, rabował groby żydowskie tego, jak obrabiał poczty w Niemczech, jak okradał e, sklepy Euro RTV AGD. On książkę napisał na ten temat. On książkę napisał i on uważał, że to jest fajna rzecz. Jak, że... jak proponowano mu kupno dziecka. Yes. I, to mamy... I, oni, I oni takiego człowieka wzięli, wstawili i zrobili z niego faceta od tego, żeby wy, wyznaczał standardy moralne. Ja twierdzę, że Jarosław Kaczyński zrobił to celowo. Ja twierdzę, że Jarosław Kaczyński upadla nas wszystkich. On, on ma taką radość w pokazywaniu: i zobaczcie, kogo ja będę kreował na elitę. Że skoro Nie chcieliśmy ta... na salony? To ja tak. wam pokażę, jaki salon wygląda. Tak. Ja będę ustalał zobaczycie za tak, zobaczcie. I zapiecie, tak. Tak, On chce doprowadzić do sytuacji, w której każda osoba dzisiaj, która jest przedsiębiorcą, która ryje z własnej e, głowy, która nie ma nic wspólnego ze skarbem państwa, musi pamiętać, że nie wzięcie udziału w wyborach, nie zagłosowanie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie zagłosowanie za, na to, żeby przywrócić w Polsce demokrację i praworządność to musi pamiętać o tym, że wcześniej czy później Kaczyński do niego przyjdzie. Że ludzie do niego to nie jest tak, że on, że on powiem tak. To jest tak, że on, oni oczywiście żałują tego, ale oni nawet przyszli do nas. No, my jesteśmy, drodzy państwo, to my się śmiejemy, że to, 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 to taki napaść na gniazdo Jerzy. To jest, <grywka> ja się śmiejemy, że to jest tak, jak, drodzy państwo, Hitler najechał w czasie II wojny światowej Jugosławie i potem ganiał się po tej Jugosławii przez. Bo było potrzebne rzeczywiście w tym czasie, jak no, powiem Państwu tak, tych sześciu dywizji, które tam musiały non stop się bić z Jugosławianami, to im zabrakło na froncie wschodnim w sposób, to rozstrzygnęło w pewnym momencie te braki. Więc miejmy nadzieję, że te dywizje, które wąsika i Kamińskiego, które utknęły u nas, drodzy Państwo... To za, za... No, historia oczywiście wraca jako farsa, także tutaj to, to wróciła jako farsa. To zdecydowanie, Szanowni Państwo. Kto jest dywizją wąsika Prus, który napadł na pocztę? To jest... W rajstopach na głowie. A to, a to też jest dobre. To, to jest też kadra, kadra służb specjalnych PiSu. To, to, to nie jest żart, drodzy Państwo. Wpiszcie sobie doradca w Google e, napad e, Prus i zobaczycie artykuł tam z 2000, 2007 roku z dziennik.pl, to możecie sobie Państwo poczytać e, w, o, o fachowych kadrach. Ale... Onanista, rzecznik prasowy, ekskibicjonista, przepraszam, ekskibicjonista. Czy to pewnie jedno i drugie, natomiast. Bo to nic, to żaden pedofil, zabaw. pedofil bandyta, który, który gwałcił niepełnosprawne dziecko, przywrócono go do, do, do wywiadu i, i do agencji wywiadu i, i jego forsował Wońsk. No, no, szanowni Państwo, później mi, że to nie on. Sekrety bogactwa Kościoła, Szanowni Państwo, to jest materiał redaktora naczelnego Historii bez Cenzury Aleksandra Pińskiego. Polecamy. Polski podbój Szwecji, jak Polacy próbowali pod koniec XVI wieku opanować Szwecję, gdyby nasze elity pomogły swojemu ówczesnemu władcy, także królowi Szwecji, ale przede wszystkim królowi Polski. Zygmuntowi III opanować Szwecję nie byłoby potopu. Niestety nie pomogły. Zygmunt III Waza, bardzo ciekawy monarcha, jeden z lepszych polskich królów, który jest bardzo niedoceniany człowiek któremu pokłony bił sam rosyjski car wasyjojski bardzo mało znana historia ponieważ Rosjanie nie chcą aby aby ktokolwiek gdziekolwiek wiedział że rosyjski car został zdetronizowany przez Polaków uwięziony u nas w niewoli dosyć ciekawa historia jest on zmarł w niewoli w 1612 roku na jesieni Bodajże we wrześniu 1612, w 1613 zaczęła się nowa dynastia Romanowów. Dowodów nie ma, ale ja mam dziwne wrażenie, że tam skryte bójcy po prostu wyczyścili hipoteki, to tak jak to ktoś tam mówi, czasami po prostu rzut okiem na, na sytuację mówi nam więcej niż niż dowody. Natomiast oczywiście hipotezy badawcze, ale warto przeczytać o, o Zygmuncie III. To jest facet, który był ostatnim polskim królem, który próbował zreformować, jeszcze kiedy było co reformować. Jego panowanie trwało 45 lat. Z ciekawostek to, drodzy Państwo, to słynne gadanie mówi się o tym, że bredzi jak piekarski na miękach. Na mękach. Piekarski tak się nazywał zamachowiec, który spróbował, zaatak czy znaczy zaatakował króla Został pochwycony i właśnie później był przykładnie ka kaźniony. Torturowano go w zasadzie tylko i wyłącznie, po to, żeby odbiło się to szerokim echem, żeby nie było prosto o następców. Mamy tutaj, drodzy Państwo, w środku jeszcze trzy historie związane z tajnymi służbami. O Leopoldzie Treperze, szefie słynnej Czerwonej Orkiestry, największej organizacji szpiegowskiej w czasie II wojny światowej, sowieckiej, polskim Żydzie, który po wojnie żył sobie w polskim PRL-u. Ciekawa historia, naprawdę warto sobie ją zapoznać, kto nie zna. Mamy też wielką ucieczkę Pawła Munata, tutaj autorstwa Marcina Tyca. Marcin to jest dziennikarz, ale również producent soków. Polecamy soki z natury.pl, warto wypić trochę soczku przy lekturze tekstu. Bierzemy też, drodzy Państwo, tutaj polecam tekst, o odtoskorzennym ulubionym komandosie Adolfa Hitlera, który końcówkę życia spędził jako agent Mossadu wywiadu izraelskiego, dbając o dobro i bezpieczeństwo narodu ludzkiego zaiste pokuta zawycia. Tomku, ty tam masz pewnie coś do wącika jeszcze. Tak, właśnie. Wiesz co, ostatnio dostaliście takie olbrzymie, olbrzymie, tak powiem, pranie na komisji sejmowej dotyczącej obrony narodowej. Tutaj wy tylko opowiadaliście rzeczy, które, które po pierwsze są, są nieprawdziwe, a po drugie jakieś, jakaś taka zamierzchła historia dotycząca, że wycofywano ta prawda, prawda, likwidowano jednostki wojskowe tu na Francji, na flance wschodniej. Pomijam już tego, że, że rzeczywiście, że pomijam już to, że, że, że absolutnie, absolutnie wy, wy, wy na tym się nie znacie i sądzicie, że jeżeli zgromadzicie, zgromadzicie tutaj przy granicy, przy granicy, nie wiem, tam setki czołgów, czy tysiące tutaj bardzo dobrze, bo to rzeczywiście, rzeczywiście to, to, to jest, jest, jest niezwykle pozytywne dla całej doktryny obronnej, ale to już zostawmy to. Natomiast y, ukazał się taki dokument i, 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 i są i, i jest, to, jest to badane, bo wiecie, nie tylko Polska armia poszła na zakup. Przez armia poszła na zakupy. Kupuje chociażby, y, ma, ma zakupy, jeżeli chodzi o, o samoloty, jeżeli, jeżeli chodzi o broń pancerną, jeżeli chodzi o, 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 o mnóstwo różnych rzeczy, już pomijam to, że, że rozwija swoje, swoje świetne, świetną amunic produkcję amunicji i e produkcję broni strzeleckiej. I wiecie, te dokumenty można spokojnie zestawić, bo różne armie chodzą na zakupy. I zobaczymy, jak wy wtedy będziecie umieli wytłumaczyć te wasze wspaniałe zakupy. A od tego odpilowania jesteś między innymi ty. Wąsi. Od tego, żeby tak to się wszystko działo. Hmm, oczywiście pomijamy tą drobnostkę, że dopiero z telewizji koreańskiej, południowej dowiadujemy się, że wy zadłużacie nas na 70 ponad miliard, miliardów złotych w Korei, w Korei Południowej zamiast inwestować, inwestować te, te pieniądze w polski przemysł zbrojeniowy, który naprawdę może być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Za to będziesz odpowiadał, m.in. ty. Tak, także powiem ci, ta, ta ustawa, ustawa dotycząca sztygostwa. Ja sądzę, że ona na razie może niech się tak Sejm szybko nie spieszy z tym, żeby ją e, zmieniać czy modyfikować. To no, naprawdę to, to jest potrzebne. Oczywiście, tak jak mówił o Giertych, gier, że, że niektóre ustawy, które wprowadził w PIS, trzeba będzie wykorzystać. Są bardzo dobre. Tak, nie, o niektórych to oni nawet nie wiedzą, co oni uchwalili. Szanowni Państwo, do zobaczenia.